Cześć wszystkim, oczami korpo szczura. Dobra, co dzisiaj? Dzisiaj chcę do kasku przymocować. Ogólnie jest problem z HJC I70, dlatego że jest bardzo mało miejsca z przodu, żeby cokolwiek przykleić. Z boku nie chciałem, bo to brzydko wygląda, są takie pałąki. Chcę przykleić z przodu. I teraz jak to zrobiłem? Zamówiłem na Allegro wydrukowany na drukarce 3D. O, troszkę widać jak no są niedoskonałości wydruku, wiadomo, to jest wydruk. Tak samo od razu pałąk, ale zamówiłem od kasku RPH70. I o co chodzi? No już troszeczkę teraz wyprofilowałem, jak tutaj przykładałem, to te skrzydełka wchodziły mi tutaj na wentylację, ale to jest na tyle fajny materiał, że można spokojnie podgrzać. Ja podgrzewam to w 100 stopniach i można bardzo ładnie sobie to wyprofilować. O, teraz widać, te skrzydełka mi się popodginały do góry, także zaraz spróbuję to podgrzać i wgiąć z powrotem. Mówię, od RPH troszeczkę tak, o, tak jak widać, nachodziły, a teraz ja już wyprostowałem, są sobie, jest idealnie, tylko tyle, że jeszcze mi odstają, ale z tym sobie chyba poradzę, zaraz zobaczę, może już tak zostawię i będę miał mocowanie z przodu. Chcę wam pokazać, ten materiał jest mega twardy, nie wiem, czy to będzie widać. Jakbym chciał tak wygiąć, to naprawdę ciężko jest. Leciutko, o, leciutko gdzieś tam ukształca. Jak podgrzejecie w 100 stopniach, żeby nie było, no 110 stopni, to bardzo fajnie się odkształca. Ja już tutaj mam gotowy, czekaj, wam pokażę, już jest gotowe. Zaraz będę kleił taśmę i później założę kamerkę. No właśnie, nie pokażę wam, bo nie mam czy nagrać, ale będziecie musieli mi uwierzyć, najwyżej zrobię zdjęcie, jak to wygląda. Przykleja się to taśmą 3M. Nie wiem, czy sobie jeszcze jakoś nie zabezpieczę tego jakimś sznureczkiem, w razie jakby to się odkleiło. Ja zobaczę, jak to mocno trzyma i będzie fajne mocowanie kamerki. Zaraz przykleję, pokażę wam, jak to wygląda. Dobra, tak to wygląda. No, kamerki w środku nie ma, bo kamerką właśnie nagrywam. Bardzo fajnie to wyszło, zobaczymy, jak się będzie trzymać. Troszeczkę mam obawy, bo tak, dół jest przyklejony do stałego elementu, tutaj jest przyklejone do tych listków, które się wyciąga, no ale zobaczymy, myślę, że to nie powinno wypaść, nie jeżdżę jakoś mega szybko. Jeszcze wam powiem, skąd kupiłem. Chłopaczek jest mega fajny, można wysłać mu kask i dopasuje konkretnie pod wasz kask. Mi się nie chciało wysyłać, tak myślałem, że od RPH 70 będzie w miarę pasować, więc zamówiłem. Wspomnijcie o mnie, jak będziecie zapytania mu o czarny korpus szczura. Może kiedyś mi da jakąś zniżkę. Profil to jest Angel of Speed na Allegro. Ja zapłaciłem za to 42 zł za całe mocowanie, także myślę, że było warto. Fajnie to wygląda, zobaczymy, jak się będzie sprawować. Jak będą jakieś pytania odnośnie tego mocowania, to dajcie znać. Aha, ja tutaj używałem takiego urządzonka do podgrzewania na grzewnicę, ale spokojnie można włożyć do wrzącej wody 100 stopni, w zupełności wystarczy, żeby ten plastik się zaczął odkształcać. Dobra, dajcie łapę w górę, suba, trzymajcie się, cześć.